Siemka. Chciałbym pokazać Wam, jak bronić się przed groźnymi psami, które Was atakują. Mam tutaj taki fajny gadżet, a mianowicie paralizator i latarkę, które kupiłem za jedynie 30 zł. Sprzęcik jest fajny, nieraz mi pomógł, bo w mojej okolicy jest dużo agresywnych psów, które najczęściej uciekają właścicielom albo z pobliskiego schroniska. Jeśli jesteście w takiej sytuacji jak ja, to ten sposób jest najlepszy. Teraz pokażę Wam na przykładzie mojego psa, jak reaguje na dźwięk paralizatora. Jak widzicie, nie skrzywdziłem psa, a nieźle się wystraszył. Kiedyś miałem gaz na psy. Ale jest to lipa, bo na wietrze nie działa, a psy są jeszcze bardziej agresywne. Paralizator fajnie sprawdza się też w nocy, bo ma latarkę i możemy sobie oświetlić teren. Mój gadżet sprawdza się również, gdy będziecie mieli jakieś zagrożenie przez innego człowieka, ponieważ nikt nie wie, jakiej mocy jest to sprzęt, a dźwięk prądu, jaki wydaje, robi wrażenie.